Przemysł z duszą. Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Dziś gościem naszego programu jest prezes spółki ARP i Vehicles, Piotr Śladowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Agencja Rozwoju Przemysłu postanowiła zainwestować w branżę autobusów elektrycznych. W 2020 roku przejęła kontrolę nad projektem konstrukcyjno-technologicznym, polegającym na opracowaniu, yy, homologacji i rozpoczęciu seryjnej produkcji innowacyjnego autobusu elektrycznego. I projekt doczekał się realizacji. Czy jest zainteresowanie polskimi autobusami elektrycznymi? Tak, oczywiście, bardzo wiele. Polskich samorządów stawia przede wszystkim na produkty polskie, więc nie mamy problemu ze zbytem wyprzedaną. Mamy całe moce produkcyjne i tegoroczne, i już przyszłoroczne, także bardzo dużym powodzeniem cieszą się nasze produkty w Polsce, ale i nie tylko w Polsce. Samorządowcy patrzą, że to produkt polski, więc nie będzie problemu z ewentualną konserwacją naprawami, co powoduje, że samorządowcy jednak chcą zaufać polskiej firmie. Ja bym tutaj zacytował pana Tomka Kamela, który prowadził prezentację naszego 12-metrowego autobusu w Kielcach w poprzednim roku. Tomek powiedział, że ten autobus jest dobry, bo dobry, a jeszcze dodatkowo jest dobry i polski. Także to jest przede wszystkim kwestia jakości produktów, które oferujemy, a to, że one są jednocześnie polskie, to jest dodatkowy ich atut. Autobusy marki Pilea. Gdzie one jeżdżą? Pierwszy autobus jeździ w Koninie. Pierwszy przez nas wyprodukowany autobus już od blisko, no ponad dwóch lat. On ma przejechane ponad 150 tysięcy kilometrów. Kolejne jeżdżą w Bełchatowie, w Platerowie, w Zdunach. Ostatnio dostarczaliśmy autobusy także do Myszkowa oraz do Malczyc. Przygotowujemy się z dostawą do Sieradza. W następnej kolejności będą to dostawy do Zielonej Góry, Świnoujścia i Mrągowa. Jak konkurować z czołowymi producentami z branży motoryzacyjnej, bo to rynek dość konkurencyjny? Trzeba być przede wszystkim innowacyjny. Trzeba mieć produkt wysokiej jakości i skuteczną sprzedaż, dobry marketing. To jest klucz do sukcesu. Każdy producent, każda firma tak odpowie. Naszą przewagą jest to, że autobus nasz został od początku zaprojektowany jako pojazd elektryczny, czyli nie jest to przeróbka z pojazdu spalinowego, tylko od początku nasi inżynierowie projektowali autobus elektryczny, zważając, żeby wszystkie atuty tego pojazdu były wykorzystane, czyli to, co jest na przykład innowacyjnego u nas, płaska podłoga od początku do końca, bez żadnych stopni poprzecznych. Baterie pod tą podłogą, płaskie baterie pod tą podłogą. Dzięki temu środek ciężkości autobusu nisko osadzony. Kierowcy, którzy jeżdżą naszymi pojazdami, mówią, że on jeździ bardziej jak tramwaj niż jak autobus elektryczny. Konstrukcja jest lżejsza niż u konkurencji, bo nasz dach nie przenosi takich obciążeń. Dzięki temu pojemność naszego autobusu jest większa niż, niż u konkurencji. ARP inwestuje w doliny wodorowe. Czy możemy zatem spodziewać się w przyszłości autobusów nie tylko na prąd, ale także na wodór? Pokażemy na evencie, który organizuje w Łodzi Polska Izba Paliw Alternatywych, pojazd wodorowy, nasz pojazd wodorowy w formie ekstendera czyli ta przyszłość jest nieodległa, mówimy tak naprawdę o kilku dniach i będziemy mieli będziemy prezentować, będziemy robić oficjalną premierę naszego pierwszego pojazdu wodorowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był prezes spółki ARP i Vehicles Piotr Śladowski. Dziękuję państwu bardzo. Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA.